Janusz Dzięcioł nie żyje. Były poseł oraz zwycięzca pierwszej edycji programu Big Brother zginął na przejeździe kolejowym. Znamy przebieg tego tragicznego zdarzenia. Janusz Dzięcioł nie żyje, bo, jak przekazały służby, jego osobowy Citroen wjechał na przejazd bez szlabanów w miejscowości Biały Bór, województwo kujawsko-pomorskie. Dzięcioł skręcał w lewo i, jak twierdzi biuro prasowe PKP, mimo czerwonego światła na sygnalizatorze, wjechał na tory wprost pod koła pociągu. Janusz Dzięcioł miał 66 lat, był z zawodu strażnikiem miejskim i politykiem. Był posłem 6 i 7 kadencji Sejmu. Były poseł i zwycięzca Big Brothera, Janusz Dzięcioł zginął w wypadku na przejeździe kolejowym w Białym Borze pod Grudziądzem. Był szefem Straży Miejskiej w Świeciu nad Wisłą. Do tragedii doszło przed 9 rano. Wiadomo już, że auto, którym jechał Janusz Dzięcioł, znalazło się na przejeździe bez szlabanów, ale z sygnalizacją świetlną. Samochód Janusza Dzięcioła, osobowy Citroen, wjechał pod pociąg. Policja dostała informację o zdarzeniu o 8:45, czyli około 5 minut po wypadku. Jak zginął Janusz Dzięcioł? Służby prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych przekazały informacje, z których może wynikać, że winowajcą nie był motorniczy ani nikt z obsługi pociągu. Według relacji PKP Janusz Dzięcioł nie żyje, gdyż nie zasugerował się, świadomie lub nieświadomie, ostrzeżeniem z sygnalizatora świetlnego. O godzinie 8:40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny, Grudziądz, pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Powiedział serwisowi polsatnews.pl Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia, dodał Jakubowski. Jednocześnie stwierdził, że nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny. Wypadek Janusza Dzięcioła. W wypadku, który wydarzył się w piątkowy poranek, zginął Janusz Dzięcioł. Zwycięzca pierwszej edycji Big Brothera nie miał szans na przeżycie w zderzeniu z pociągiem. Wstępny przebieg wypadku wskazuje na to, że kierowca jadący Citroenem C5, skręcając w lewo z drogi na przejazd kolejowy, wjechał pod pociąg. W wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć 66-letni mężczyzna, poinformował Fakt24ST. AZB. Jacek Jeleniewski z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Na miejscu wypadku są policjanci, strażacy, prokurator, służby kolejowe. Wypadek wydarzył się na trasie Grudziądz, Toruń. Wstrzymano kursowanie pociągów. Janusz Dzięcioł, kim był? Janusz Dzięcioł miał 66 lat. Swego czasu, był bardzo popularny. Sławę przyniósł mu występ w pierwszej edycji Big Brothera w 2001 roku. Potem wykorzystał to, że był rozpoznawalny, do tego, by wystartować w wyborach parlamentarnych. W 2005 roku bezskutecznie startował do Senatu, ale 2 lata później udało mu się uzyskać mandat poselski z ramienia PO. Potem próbował swoich sił w wyborach do parlamentu, ale nie uzyskał mandatu. W 2011 roku uzyskał reelekcję do Sejmu. W 2019 roku nie udało mu się zostać posłem z list PSL.